Siema widzowie! Jesteśmy w końcu na fali. Ja to powiem na odcinku teraz. Tak? Powiem, a co ty tak poszczypasz? Witamy Was w kolejnym odcinku. No, obudził się, przyjechał. Zaczynamy sezon, można No, powiedzieć. zaczynamy, będzie porobione, będzie 7 odcinków w tygodniu, kurwa. Będzie 7 odcinków w tygodniu, właśnie. Pan No, majster wam to on tak mówi. mówi, on Pan tak mówi. On, majster tak mówi. ja wam powiem tak, byłem przed kamerą. Znaczy, poza kamerą ja mu dzisiaj wygarnąłem. Dzisiaj to i teraz powiem to jak było. Przyjedzie, stał, robimy, kurwa, tutaj odcinek, tam odcinek, będzie kurde opór, musimy wrócić na YouTube'a. Przyjdzie co do czego? 2 tygodnie odcinka nie ma. Stachu, masz odcinek? Mówię, o, ma. Wiecie, no praca nie wybiera, kurczę, No, ciemno a ja było. to co, kurwa, No to ja chociaż też na pracuję. zmiankę możesz No, na sobie iść, wiesz, zmiankę, no no do po co południa ci masz broni? widno. Chciałem ci w Iskrze załatwić robotę, to ty nie. Jak to Tylko nie? kurwa 10 tysięcy chcesz zarabiać. No Jak niestety. to nie? W Iskrze się za 2 zrobi, a resztę trzeba z gospodarki. Za dwa, a resztę co wyniesiesz? Majster, Ci to mnie pozdrawiamy. kurwa kierowcy będzie oglądał i. Nie, no żartowaliśmy. Nie da się nic wynieść. No wiem przecież, Jak? No kurczę. zobacz, jak tu. Nawet łożyska iskrzowskiego nie ma. O, patrz, to jest łożysko. Łożysko To jakie to z jest? kombajnu. To jest FLT Kraśnik chyba. To nie Ze Słowacji, kurwa. Słowackie? Słowacji. Słowakia. PCYH. No i tak, wiecie, no robota, bo ja mam pracuję 8:16, jest licho coś nagrać. Dobrze, ty pracujesz, tak? No nie pracuję? No. No ty też pracujesz. Ja to Kurwa, też ale robota dzisiaj zajebista, idzie na tym piecu, kurwa, nic się nie jebie. Elegancko! Dobra. Odejdź mnie stąd. Ta Stachu te se robi ten. Maluje, a my idziemy mieszać RSM. Kończ już malować. Idziemy mieszać RSM. Idziemy mieszadło, ciekawe się coś się wymiesza, tak? Spróbujemy. Spróbujemy najpierw wymieszać, a potem wam pokażemy, czy to się tak miesza, nie? Żebyście się nie śmiali z nas. Pierwszy rok RSM mamy. O, kury się obudziły. MFX stoi. Wózek do MF-a też już stoi. Zaraz wam jeszcze opowiemy, jak wymieszamy ten RSM. Opowiemy wam o tym ciągniku w końcu, no bo się tam dopytujecie o prezentację tego ciągnika. No to powiemy wam co i jak, jakie są plany i jak to się będzie odbywało dalej, także co? Ja to sobie sprawdzę, przygotuję i działam. Mieszadło starcza na tyle. Coś tam się wymiesza. Napędzimy trochę i będzie. Łopa. Mieszadełkiem i idzie. Ten robi robotę. Ale wali. Chyba się wymieszało, bo na początku bo dałem pierwszy raz, to tak nie śmierdziało siarką, czyli się musiało wymieszać. Z 5 minut mieszania na beczkę i akurat. Dobra, zakręcone, idziemy do drugiej. O, druga sztuka. Ja nawet, że to się bełta ładnie. Nie, ale widzisz, zobacz, jaka jest taka zawiesina, wiesz? To się rozwarstwia. A jak wymieszasz, nie czuć nawet teraz siarki, nie? A jak już tam wybełtałem, wiesz, pierwsze to tak zajeżdżało, że... A, ta parafina, Trzeba będzie opłukać ten. Dałoby się dłuższe zbawić. Żeby do dna. Ale sprawdzałem tym. Kijem nie ma nic tam? Nie ma nic, żadnych tych, wiesz, takich grudeń, nic, nie? Także jest... Jest git. Bo zardzewieje, w duchu mnie zajebie. Nie, gdzie będę jak ten posypał,
Rozpiszę tylko mnie rozmontalem w betce, kurwa, i zapychało się. Od razu inna konsystencja. Ale tego, kurwa, dawało radę. Od razu takie. To możemy nawet za tydzień zladzić, będzie to samo, co byśmy granulę. Nawet lepiej. Nawet lepiej. Od razu będzie zaraz. Granula potrzebuje dwa tygodnie, jak się rozpuści, na reaktywność, nie? To wtedy ty, jak Gienek po tego było, to tak było. No nie musimy się śpieszyć wcale, żeby jechać, żeby rozlewać. No przecież Maniek nad morzem pisze, że dopiero za tydzień chyba jadą, czy za dwa? No rzepaki to już potrzebują wcześniej, bo rzepaki to wiesz, zaczęły iść, bo jak zaraz dostaną słońca, to rzepaki idą, nie? A to aż może toczy. No. Nawet jak dwa tygodnie by opuścił, to będzie to samo, co byś wsypał teraz z granulę. Po lolimy tego, no kurwa, co my ujechali kawałek, to kurwa, dawaj odtrącalimy tej, no, no, nie ma to. No. Żeby to było fest namocone tego. W sensie co, granula? No, a testowaliście tego? Aha. No mocznik to tak, bo mocznik to fajnie, nie? Tylko że najlepiej to znowu tym opryskiwać, żeby miał te końcówki do rozlewania, nie? No to jakieś nie kluczówki go do dzianego trzeba było. Już taka zawiesinka się robi, a się, bo jest taka jak woda teraz, nie? No a weź, chapnij se. Chlipnij se trochę kawki. Nie jebię na przykład tak siarką bardzo, nie? A tam to pierwsze już wymieszane, to kurwa aż dusiło. Na pewno się coś rozsadziło. Na pewno, wiesz. To się rozwarstwia. Bo ten, jakby nie siarka, to on by tak nie walił chyba, nie? Ten z siarką się nie mniej skrystalizuje jak ten zwykły. Tak. No bo raz był tylko tak naprawdę przymrozek. Wtedy jak kupiliśmy, no to raz był tylko taki mróz chyba przez dwa dni, nie? No. I to było wszystko. A tam sobie było takiego mrozu. RSM wymieszany. Szybka akcja. Pokażemy wam MF-a. Będziemy, widzieliście odcinek z wózka, Stachu wam tutaj wcześniej stawił. I co, pytaliście o tą prezentację MF-a. No ogólnie MF jest zadbany w środku. Ma tam 7, 300 czy 400 godzin? No, ma, ile jest naprawdę, to wie. Wydaje się, że jest, wiesz, w miarę to realne, bo patrząc po środku, że jest zadbany środek, to mi się wydaje, że może być to realne, no. Gdzieś pracował więcej na wamie czy coś i wiesz. Sprzęgło do roboty. Jedyne co na sezon tutaj to sprzęgło będziemy musieli zrobić. I co chyba, dalej to się okaże, nie? Chyba sprzęgło. No tak. No sprzęgło na pewno. Tarcza sprzęgło jest na pewno do wymiany. No sprzęgło na pewno mamy tu do roboty. No silnik pracuje w miarę ładnie. No jeszcze pompa jest tutaj do regeneracji. Tak naprawdę wszystko tryski z takich... trzeba, no cały układ trzeba przejrzeć. No, tak, no. Trzeba poprzejrzeć. Jak już pompa będzie się wyciągała, to i wtryski się posprawdza. No i to sprzęgło, no i tak naprawdę na ten moment tyle wiemy, że mamy do zrobienia w tym sprzęcie, tak? No widzicie, jak opony są w miarę świeże, nie są wsparcia, tak jak mówiłem przy zakupie, jak mówiliśmy, że te opony w każdym ciągniku były wsparcia, gdzieś zazieleniało, a tu są ładne oponki z fajnym protektorem jeszcze. Widzicie jeszcze, ile tu jest protektora, kurczę. Te 3-4 cm. Te to mają z boku jeszcze włoski. No. Te też są, te też tu mają. Mają już pewno swoje lata. No mają, ale zobacz, fajne oponki, naprawdę to nam duży koszt odchodzi. Bo w każdym ciągniku, którym oglądaliśmy, to były opony do wymiany. Ogromny koszt, jak na nasz budżet teraz. No i co miałem mówić? No i tak, no. Luzów tu na wale, od napędu nie ma nigdzie, także to też jest duży plus. Bo... Nie, ale wiesz, że, znaczy, nony nie będą świeże, bo to jest, pisze Czech Republic. No. One będą już swoje miały. No kto wie, no felgi, jedyne w tym ciągniku co było malowane, to były felgi malowane, felgi, bo mówiliście, że malowane ciągniki. No, malowane to były tylko felgi. No zobaczcie, no czy widać, no tam widać. Przyjrzyjcie się, zobaczcie. Nie jest czy to jest malowane? No. To jest wszystko oryginał, tak samo tu na masce macie. Maska no, takie, no, wszystko, ta naklejka jest jeszcze trochę wyblaknięta. I jeszcze co jedyne malowane było, to ta grill, ta ramka, to grill ktoś tu sprayemowali. To jest, o, srebrna, taka no, powinna być i taka będzie. Tak, a tak to, wszystko jest w oryginale, to nie... Oprócz no felg nie malowane. Malowane, bo widzisz, tak, jest inny odcinek, a tutaj widzisz, że to nie jest malowane, oryginalne lakiem. Oryginalne wszystko w podkładzie, także tak jak mówiliście, że malowane, to nie jest malowane, oprócz felg i no co, trzeba jeszcze uszczelniacze tutaj wymienić, bo tu poci się. No, z jednej i z drugiej strony się robiło i tyle. Trzeba przeguby od skrętu też powymieniać, bo widzicie co jest, nie ma. Drobiazgów jest takich, wiecie, no jak to przy zakupie ciągnika, drobnicy jest sporo do roboty takiej, ale żeby zrobić już na tip top. I ten ciągnik, jak zrobi 100 motogodzin,
to będzie w sezonie, to będzie wszystko, aczkolwiek i tak wątpię, że te 100 motogodzin zrobi. 60 ile zrobiłeś rok temu? 200. 200, a 60 przy wszystkim chodziła. Leciała ze wszystkim. Ze wszystkim po kolei, jak szło. Normalnie od lasu po las. To każda akcja tak naprawdę. Orki, wszystko. Tak, a tu ten ciągnik będzie głównie pracował przy ciężkim sprzęcie, orka, uprawy. Wiadomo, może żniwa się wyjedzie z kolipką. No ale tak to ogólnie, no ciągnik, kurczę, co tu dużo mówić, no. Się okaże, jak będzie, no. Zobaczymy, jak będziemy jeść. Do środka możemy was zaprosić. Zobaczcie, wszystko ładnie. Tutaj tapicerka, zobaczcie, fotele nawet, fotel oryginalny, gdzie jest niewytarty. Tu widać, że pasażer jeździł, ale ogólnie fotel jest zadbany, ładny, niewytarty. 7481 motogodzin. Jaka jest prawda, to tego nie wiem. No nie wiadomo, no ale ogólnie stan w środku, wszystko. Czekaj, lampeczkę włączę w telefonie. Stan w środku jest ogólnie bardzo fajny. No jest przykurzona, no ale... Jest przykurzona, to wiadomo, ale tapicerki są wszędzie ładne, tu przyciski, wszystkie są, wszystko jest w komplecie. Nigdzie nie ma tego problemu, że jest dekompletowane, tak jak w innych ciągnikach. Było pourywane gdzieś tam, wiadomo, powycierane, bo swoje czas przepracował. Tu cały ten panel jest ładny. Wizualnie w środku ten ciągnik naprawdę jak na te swoje 30 już lat. Ponad 30, będziemy 94 rok. Przyciski nawet tu są, tu poświetlają się przyciski w tych miejscach. To jest w niektórych ciągach to w ogóle, kurde, to pozamieniane coś było. Tu te kontrolki od żółwia zająca też się ładnie świecą. No to mówimy wam, tu nie powycierane. No kurczę, no ogólnie stan jak na te ciągniki co grać była rewelacja, nie? Gdzieś, no i tutaj, gdzieś coś, drzwi były robione, bo było spawane, tak. To coś miało jakieś... Może urwane gdzieś były, czy coś, wiesz, gdzieś zahaczył delikatnie ktoś. Delikatnie też nie... Tak, ale środek ogólnie jest... Nie dopinają. Naprawdę w fajnym stanie. Ale mamy towarzyszy, ja widzę, że tam jest tak gniazdo os w środku. Co ty pierdolisz? Tu? Tu! Tutaj jest taka kratka i tam jest, kurde, puszka. Niedobrze, to tutaj można patrzeć. Przez dziurę tam, nie wsadzi się teraz, bo tu jakieś bezpieczniki. Stachu, będzie Stachu czas w okularach. Pal to. No, także mówimy wam, ciągniczek jest naprawdę w fajnym stanie. I czekaj, prąd tu jest w ogóle? No nie wiem. No. O, jest coś. Jest. Jest coś. Coś jest prąd. Coś jest, rozładowało akumulator do zera. No akumulator był lichy, nawet jak żeśmy go oglądali, to no. Był do wymiany. Akumulator będzie do wymiany. No ale widzicie, no w ładnym naprawdę stanie, nie? Ale Hebel musi też być, bo na pewno jakaś elektronika czegoś pobiera. Tak. Trzeba Hebel założyć, żeby wyłączyć całkiem. Zresztą radio też jest na czuwaniu. Też to po jakimś czasie... Władowywuje, a tym bardziej, że akumulator jest lichy. No zobaczcie, radyjko. Miga chyba, nie? Ta nie. Miga, znaczy migała taka dioda tam migała. Może już nawet nie miga, może nie ma zasięgu. Zasięgu mówię, nie ma już mówię baterii. Baterii nie ma. Nie pokazuje nic? Nic. No to już nie ma akumusa. Nic za nic. Posłuchaj. Stryka. No. Przekaźniki. No bo no, akumulator lichy, nie? No. Także... no naprawdę w ładnym stanie jest. Dopieścimy, wiecie, my lubimy bardziej kupić coś... Bardziej tak jak komę kupiliśmy. Kupić coś... lekko zużytego i zrobić pod siebie. I wtedy wiemy, że mamy na lata. Bo cóż, damy 70 tysięcy takiego czy 80. Niby sprawny wszystko, a się okaże za rok, że czas skrzyni robić. A tu widzicie, się trafił w ładnym stanie, podrobimy i będzie jak znalazł. No. Też nie wiemy, czy w tym nie będzie trzeba robić, to się wszystko okaże, bo co no to za jakiś czas się okaże, nie? Zobaczymy, co będzie. On i go i dzwoni. Halo? Dobra, to dawaj, ja jestem po Stacha. Tak, no. No to nie, dobra. Wracając, no i tak. Jak na moje, zrobi się i będzie hulo. Na pewno będzie komfort inny w tym ciągniku, kurczę, i zapnie się, nie będzie się bał człowiek, że łyk, kurwa, kałuża, to się nie wiedzie, bo się zapierdoli. No tak może być. No, a tutaj to panie, jedziemy, deszcz, jedziemy, nie ma problemu. No. Klimę będzie trzeba uruchomić, bo klimatyzacja jest, ale nie ma pasków na
sprężarce, także nie wiadomo co tam się wydarzyło, no będzie trzeba też uruchomić, tak, zobaczyć. Może sprężarka zajeka, zajechała. Albo po prostu ktoś zdjął paski. No nie, no, w każdym, może czynnika nie ma, no. Na pewno komfort tego ciągnika będzie nieporównywalny, no. Sama kabina, jak producent deklaruje, 77 dB. Tak, na tamte lata była najcisza i do tej pory jeszcze w nowych niektórych jest głośniej jest niż w tych. No i jest komfort, jest duży ciągnik, jest pewny sprzęt i tego, czego nam brakowało, żeby się wyrabiać w czasie, a nie jak we wrzesień do roboty, po robocie do nocy orka, uprawy siewy i tak, wszystko na wariacki papierach. A teraz się wyjedzie na spokojnie, zrobi co trzeba i będzie hulać, no. I tyle z ciągnika tak naprawdę. Jeszcze ten, brudna szyba, po tym szampanie wszystko uklejone. Tam się przyjmujesz, umyje się i będzie jak znalazł. No właśnie, klima tu jest, no to jest najfajniejsze, to jest klima, kurwa, ciągnik z klimatyzacją. Jest klima, a nie klima. Jest klima, a nie klima. Klimat to jest 60, a nie klima. Tam to aż dupa się poci. A jak tak ze 4 godziny tam pojeździsz... Tam to trzeba na sezon ten, puszkę Niwy. No, jak pojeździsz 4 godzinki w lato z talerzówką albo z orką, to od razu człowieku puder trzeba dla dzieci, kurde, żeby pośladki... Albo Niwę. I dupę trzeba chłodzić, dupę trzeba wsadzić w puderek i tyle. No i tak. Johnson's Baby. Albo maść Bepanthen. Właśnie, Bepanthen, to jest ten Bepanthen. To jest maść. No, bo się ten... Dupa przeciera. Tu się śmiej, smarowałem, kurwa, więc wiem co mówię. No wiem przecież, no. Ale zesmarował. Ale nie, powiem ci, że na tym siedzeniu, tym teraz, nie. Na tamtym, tym takim, co było z tej takiej... Dermy. A na dermy to normalnie szczapało. Chłopie, jak ja jeździłem 30 cały dzień, to potem nie mogłem siedzieć na kibel, bo jak się posiadki rozkleiły, to człowieku jeden wielki ból. No, i tak. Opryskiwajka w stodole jeszcze. No, będziemy wyciągać w następnym odcinku. Bo disiaj jest 1-2 marzec. Za tydzień jest 9. Albo spróbujemy w sobotę, albo spróbujemy teraz poniedziałek. Pojedziemy, zrobimy akcję wyciąganie. Znaczy się rozlewanie. A przy okazji może robi się wyciąganie. A jak nie, no to sobotę zapowiadaj minus 3. Przed targami wyjedziemy. Wyjedziemy przed targami o 5 rano i będziemy rozlewać tam do 9, 10 to będzie zrobione, myślę, szybko pójdzie, także będzie dobrze, znowu na targ będziemy wywaleni jak Piotruś kierowcą, właśnie będziemy na targach, także zapraszamy was serdecznie, my mamy 15 kilosów, zobaczymy jakie pługi może do tego Meseja, jako talerzówkę może, no to by zagadał, wiesz, może by talerzówkę... pójdziemy, zagadamy, to zawsze na targach się coś może, wiesz, tam załatwi, nie? No. My pewnie będziemy na Horpolu, stanowisku, na Hyperinie będziemy to obnasiona i nawozy Industria na pewno będziemy. Tam będziemy. Będą? No. Poważnie? No. O kurwa. No. Będziemy, także... Co? Widzimy się albo na następnym odcinku z targów, albo widzimy się na następnym odcinku z rozlewania RSM-u, albo przygotowania. Albo widzimy się za 2 tygodnie, jak ja na początku tego... Albo widzimy się za 2 tygodnie, jak już będzie... porobione. Tak, jest porobione i jeszcze będą robić. To jest, zgadza się. Pozdrawiam Piotrka Krawca. Jest porobione jest i jeszcze będą robić. On będzie wiedział, o co chodzi. Także pozdrawiamy was, taki krótki odcineczek. No i co? Będziemy działać. Będzie porobione. Za 2 tygodnie. Dobra. Nara.